Cześć, tu Hanna. Jest 2 maja 2021 roku. Jestem pod górą Mitake. Święta Góra Mitake. I zaraz Wam pokażę, jak tutaj wygląda sytuacja. Czekamy na zwolnienie się miejsca w restauracji z lokalnymi przysmakami. W takiej knajpce w Mitake można zjeść lokalne jedzonko. Kluseczki soba lub rybę smażoną, grillowaną. Tradycyjnie nagrywam pierwszą część jako część liczb zespolonych, część urojona. Będzie też druga część, część rzeczywista. Część rzeczywista będzie w dużej mierze poświęcona kontynuacji tego, co było ostatnio. Jest 2 maja, a na 5 maja przypada w Japonii Dzień Dziecka. Kiedyś to był Dzień Chłopca. Dla chłopców stawia się w tym dniu dekoracje, które mają ukierunkować chłopców, inspirować chłopców przez całe życie, żeby byli dzielni, waleczni, nieustępliwi, wytrwali, tak jak bohater bajki Momotaro. Oprócz Momotaro, takie cechy siły, wytrwałości mają ryby. Karpie są również symbolem tego, jaki powinien być chłopiec, kiedy stanie się mężczyzną. I takie karpie fruwające jako ozdoby nazywają się koinobori. Zaraz zobaczycie na filmie. Karpie koinobori owiewają w domu, w którym są chłopcy. Karpie są silnymi rybami i jako talizman zapewniają chłopcom siłę i wytrwałość. Historia chłopca Momotaro jest taka, że kiedyś w takiej chałupie jak ta za mną mieszkał dziad z babą. Dziadek kiedyś poszedł do lasu narąbać drewna, a babcia poszła nad rzekę prać. Babcia prała nad rzeką i zobaczyła, że płynie rzeką wielka brzoskwinia Momo. Brzoskwinie po japońsku to Momo. Zabrała tą wielką brzoskwinię do domu. Dziadek, kiedy wrócił i zobaczył wielką brzoskwinię, bardzo się ucieszył. Babcia przecięła tą brzoskwinię na pół, a z brzoskwini wyskoczył chłopiec, którego nazwali Momotaro, czyli chłopiec brzoskwiniowy. Wioskę, w której mieszkali babcia z dziadkiem, często napadały diabły. Diabły po japońsku to oni. Czyli wioskę często napadali oni. Albo wioskę często napadały oni. Nie brzmi to dobrze po polsku. Wioskę często napadali oni. Diabły, demony. Rabowali z wioski, co się dało. I uciekali na wyspę. Kiedy Momotaro dorósł,
wziął miecz, zbroję i poszedł na wyspę diabłów. Poszedł do Oni, żeby z nimi zrobić porządek. Po drodze spotkał Bażanta, psa i małpę. Ponieważ Momotaro dostał na drogę ciasteczka Kibidango, czyli takie kulki z prosa, kiedy ofiarował te kulki psu, małpie i Bażantowi, oni zgodzili się pójść z nim na wyspę diabłów i pomóc mu zwyciężyć diabły. Tak się też stało. Bażant fruwał i z góry atakował diabły. Pies i małpa pomagali Momotaro. Momotaro pokonał diabły swoim mieczem, bo był silny, bardzo odważny i odzyskał wszystkie skradzione skarby dla ludzi z wioski. I dlatego od tej pory Momotaro jest wzorem dla wszystkich chłopców. Bo każdy z nas powinien mieć cel i dla chłopca, jeśli chce być silnym bohaterem, to właśnie taki cel stawia się przed oczami chłopca. Stawia się zbroje, strzały, włócznie, miecz. Dekoracje na Dzień Chłopca. Łuk, strzały, miecz. Takie są ozdoby w Dniu Chłopca, żeby ukierunkować chłopca na cel. Jeśli ukierunkowujemy się na cel i mamy jakąś wizję, to ten cel osiągniemy, bo wszechświat zawsze nam sprzyja. Obecnie 5 maja, Dzień Dziecka, jest nie tylko Dniem Chłopców, ale Dniem Dziecka ogólnie. Ale tak jak już wcześniej w marcu, 3 marca pokazywałam Wam Dzień Dziewczynek, lalki dekoracyjne Hina Ningyo, bo dla dziewczynek to są lalki dworu cesarskiego. Taki cel się stawia przed dziewczynkami, a przed chłopcami na 5 maja stawia się cel, żeby chłopiec wyrósł na silnego mężczyznę, na odważnego, sprytnego, który potrafi sobie dobrać przyjaciół, którzy mu pomogą zwyciężyć. Dziś zabiorę Was na wycieczkę na górę Mitake, świętą górę Mitake. Podobno ta święta góra Mitake była przedstawiona w filmie Tora, Tora, Tora. W filmie wojennym o ataku japońskim na Pearl Harbor. I w tym filmie sygnałem do ataku były słowa: wspinamy się na świętą górę Mitake. Także jest to święta góra Mitake. Zaraz zobaczymy górę Mitake. Jestem już na świętej górze Mitake, jeszcze nie na samym szczycie. Szczyt jest na wysokości 929 metrów nad poziomem morza. Ale mamy tutaj kwitnące azalie i też wisterie, które dopiero zaczynają kwitnąć. Chodzimy na świętą górę Mitake. Tą świętość podkreśla czerwona brama Torii.
ten szlak na górę Mitake, ponieważ to święta góra, jest pełen starych gospód. To są takie gospody, w których się można zatrzymać na noc. Architektura z epoki Edo, więc można się spodziewać, że powstały w epoce Edo. Tu też stara gospoda na szlaku, na świętej górze Mitake. Była w niej restauracja jeszcze niedawno. Nie wiemy, czy się ostała. Jak widać, dach jest ze słomy ryżowej. Biały budyneczek Kura, czyli magazynek obok. Magazynek, skarbiec. Różnie to bywało kiedyś. Tak wyglądają górskie domy. Krawcy mogli się zatrzymać w takiej gospodzie, jak ta tutaj. Tu widzimy schody, bramę. Tutaj knajpka z kluseczkami, które zawierają jarzyny, warzywa, różne rzeczy zebrane tutaj w górach. Szlak na Świętą Górę i kolejna gospoda, zajazd z knajpą, ale tutaj nie ma za bardzo onsenów, trzeba iść parę kilometrów po górach. Schody do świątyni Musashi Mitake Jinja. Do Musashi Mitake Jinja prowadzą schody. Na tych schodach czasami zobaczcie, co się czai. Oni. Jesteśmy przy świątyni Musashi Mitake Jinja. Na szczycie świętej góry Mitake. Słońce przebija się przez chmury. Przy świątyni zobaczymy pieski. To jest świątynia dla psów. Przychodzi się tu z pieskami. Jesteśmy koło szczytu Mitake-san. Świątyni Musashi Mitake-san Jinja pilnują psy. Tu jeden z psów. Tutaj jest odwiedzający. Świątynia. Drugi piesek odwiedzający jest pilnujący świątyni. Jest najstarsza i najbardziej święta część świątyni.
takie stworzenia, jak kiedyś strzegły. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam na drugą część rzeczywistą.